Pan Jezus udał się na miejsce pustynne, aby tam spotkać swojego Ojca. Człowiek, żeby znaleźć Boga, musi wejść w ciszę, musi się uciszyć, musi znaleźć sobie takie miejsce, gdzie nie dochodzą hałasy tego świata. Takim miejscem jest w każdej parafii Kościół. Kościół to przede wszystkim dom Boży. Mieszka w nim Bóg pod postacią chleba i wina. Ale w domu Bożym panuje cisza. Kiedy tu przychodzimy, musimy się wyciszyć. W tej ciszy dochodzi do nas głos Boga. Wszystko, co nas tutaj otacza, jest po to stworzone, żeby doszedł do nas głos Boga. Główny ołtarz pokazuje ukoronowanie Matki Bożej. Pokazuje, czym się kończy życie człowieka na ziemi. Tak jak Matka Boża znalazła się wśród Trójcy Świętej, wobec Boga w niebie, tak kończy się także życie człowieka. Dookoła tego kościoła, tutaj na ścianach, wisi droga krzyżowa. Życie ludzkie to także taka droga krzyżowa. Upadki, cierpienia, bóle. Ta droga krzyżowa, pochodząca gdzieś z XVIII wieku, to także Słowo Boże ku nam skierowane. U góry postacie aniołów. W tej ciszy można słyszeć śpiew aniołów, które adorują Boga. Ale najważniejsze w tym kościele jest to, że każdy z nas ma tu swoje miejsce. Nie tylko ci, którzy tu stale mieszkają, ale także ci, którzy z tej parafii wyjechali często daleko, na drugi koniec świata. Ale także ci, którzy tu przyjeżdżają. Przyjeżdżają i szukają ciszy, znajdują sobie jakieś miejsce w tym kościele, stają blisko, daleko, z boku. Tutaj do nich, na tym miejscu, przemawia Bóg. I choć czasem tak jest, że życie rzuci nas daleko w świat, to my musimy pamiętać, że w tym kościele jest wydeptane i wyklęczane nasze miejsce. Ta cisza jest naszą ciszą. Czasem dochodzi tylko tutaj szum Dunajca, czasem wóz albo samochód przejedzie drogą, ale drzewa, mury tego kościoła strzegą ciszy, strzegą tego miejsca wystanego, wyklęczanego, tego miejsca, na którym człowiek spotyka Boga, spotyka się z Jego Słowem. I raz jeszcze mocno chcę podkreślić, że chociaż często ciała nasze
są daleko od tego miejsca, to jednak duch nasz jest tu. I każdy, kto choć raz znalazł się w tym kościele, powinien pamiętać, że już tu jest jego miejsce. Co Bóg mówi do człowieka wśród tych ścian? Co on mówi? Wydaje mi się, że jedno jakby powtarza się stale, ciągle wraca taka jedna zasadnicza myśl. Skarbcie sobie skarby takie, których rdza nie zjada, ani robak nie gryzie. Bo gdzie skarb twój, tam serce twoje. Człowiek skarbi sobie rozmaite skarby na tym świecie. Goni za bogactwem, za szczęściem, za radością, ale kiedy przyjdzie do tego kościoła, klęknie albo stanie, to w ciszy usłyszy ten głos Boga. Te skarby, których ani robak nie zjada, ani rdza nie niszczy. Bo nie samym chlebem człowiek żyje. Mam tutaj przed sobą historię człowieka z Zaskala, którego życie wygnało w daleki świat. Pokłopocił się on z sąsiadami o miedzę, przyszło do procesu, włóczył się po sądach, gospodarstwa nie pilnował, na nic się stępił. A jeszcze kiedy z wyrokiem przyszedł, ubili go sąsiedzi tak, że mało żywy został. Pół roku chorował, do reszty majętność stracił. I wtedy ugodzony na honorze, bo tak to trzeba powiedzieć, postanowił uciec z Zaskala i osiedlił się po drugiej stronie Tatr, daleko od tej krzywdy, daleko od tego poniżenia, jakiego zaznał. I pisze dalej Tetmajer, że wygnał on pamięć o Polsce z duszy. Nie chciał myśleć o swojej klęsce, o krzywdach, o nędzy, o chorobie. Było mu lepiej po drugiej stronie Tatr. Słońca było więcej, zboża więcej i wcześniej dojrzewało. Odpędzał myśl o Polsce, aż ją i wygnał z duszy. Zapomniał. Dziesiątki lat nie przyszła mu już do głowy. Ale kiedy miał już roków około 80, wtedy nagle uświadomił sobie, gdzie jest jego serce, że on nie będzie leżał pomiędzy ojcami na cmentarzu w Ludźmierzu, ale złoży głowę gdzieś na obcej ziemi i wezmą mu się roztaczać przed oczyma nowotarski bór, zaskalskie gaje, ludźmierskie torfowiska i kamieńce, rogoźnickie łąki. Weźmie mu się wić przed oczyma bystry,
pełen zielonych głębin rogoźnik, szumiący wartki Dunajec, jasna lepietnica spod lasku od trutych, skąd żonę miał. Weźmie mu się stawać przed oczyma stary ludźmierski drewniany kościół z dzwonnicą między lipami i stary ludźmierski drewniany dwór z murowanym śpichlerzem, gdzie w piwnicy w sklepieniu hak był na wieszanie opryszków wbity. Wezmą mu się przypominać tamtejsze odpusty, na które ludzie z Orawy i od samych Myślenic przychodzili. I wezmą mu się przypominać maruszyńscy tancerze sławni, dziewki, śpiewaczki z Gronia, lasy na Beskidzie po Kluczkach i Gorcu, dzieci, jak na świętego Mikołaja z brodami z konopi, w długich kożuchach ojcowych chodziły, zjazd koło gapkowej chałupy ku wodzie, olbrzymi jesion na walosowych polach. I weźmie mu się przypominać matka i ojciec, rodzinna chałupa, żona i dzieci, rodzinna mowa i własna muzyka. I zapłakał. I taka go tęsknota ogarnęła ku Polsce, że chciał woły rzucić i iść, ale było daleko. Hej, by jom tyś choć roz uwidzieć jeszcze tyn ziemeckę świętą, rzekł do siebie i myślał. Tak to jest w życiu, że czasem nagle znienacka człowiek uświadamia sobie, gdzie jest jego skarb, gdzie jest jego miejsce, gdzie jest jego serce. Gdzie skarb, tam serce twoje. I zaczyna ciągnąć człowieka tam, gdzie jest jego serce. Zaczyna go ciągnąć prawda. Prawda strasznie ważna, ale często zapomniana. Prawda o tym, po co człowiek naprawdę na tym świecie żyje. Czy po to, żeby ciało nakarmić, czy po to, żeby uspokoić serce. Co dla człowieka jest ważniejsze? Człowiek jak ten Hiob, o którym żeśmy dziś słyszeli, morduje się, męczy, żeby nazganiać majątków, z głodu nie umrzeć. Czasem się morduje, żeby pokazać, że jest lepszy od innych, a serce nienasycone. Serce puste. I moi drodzy, Kościół to jest takie miejsce, gdzie człowiek powinien odkryć tą wielką prawdę, że skarby, ale takie, których robok nie zjada, ani rdza nie gryzie. Bo gdzie skarb, tam jest serce twoje. Że tu jest ta prawda człowieka. Moi drodzy, czasy się zmieniły. To nie o to chodzi.